Cześć, z tej strony Kadar, to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 2013. A w dzisiejszym odcinku coś, co zajęło piąte miejsce w jakiś czas temu przeprowadzanej ankiecie, czyli zbiór buraka. I dzisiaj będzie odcinek dość ciekawy, gdyż no na końcu jest nie dość, że bonus, bo pojawiły się nowe maszyny na stronie Farming Simulatora, to jeszcze pojawiło się 5 nowych screenów. One właśnie teraz sobie pojawią się na ekranie, lecz te zdjęcia w pełnej rozdzielczości znajdziecie w opisie do filmiku. No po prostu linki do nich. I ten odcinek będzie też również troszeczkę analizą tych screenów. Po prostu w rogu ekranu pojawi się miniaturka zdjęcia, żebyście wiedzieli, o którym zdjęciu ja mówię, ale możecie sobie po prostu odpalić to zdjęcie z linka, który jest w opisie do filmiku i tam będziecie wiedzieli, o czym ja mówię. Lecz żeby to zrobić, muszę sobie ustawić wiesia na kierowcę, żeby się w pełni skupić na tym, co mówię, gdyż zdjęcia wyświetlają mi się na tablecie, a wam się właśnie w rogu ekranu. Okej, no to pierwsze zdjęcie przedstawia Ponce Scorpion Kinga, który znajduje się no w lesie, już jest tak jakby w trakcie ścinania drzewa. Można zobaczyć, że tekstura tego drzewa w porównaniu do tego, jakie drzewa miały tekstury na tych pierwszych screenach, to jest o wiele lepszej jakości. No i widać również, że model tego kombajna leśnego, że tak powiem, jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony, widać postęp graficzny. Ciekawi mnie tylko te drzewo, które leży w tle, trochę w lewej stronie, te takie sterty tych kłód. Jestem ciekawy, czy to jest tylko taka dekoracja, czy to jest drewno, które właśnie zostało ścięte przez ten kombajn. Gdyż jeżeli to jest tylko dekoracja, to powiem wam, no nie fajnie, że na przykład nie możemy tego ruszyć, no bo to stoi i będzie tylko tak jakby tarasować nam drogę. Takie dekoracje są moim zdaniem zbędne. No okej, ale dobra, jedziemy do następnego screenu i tutaj właśnie mamy ciągnik Buchrer, który jest sobie tak jakby koło jakiegoś jeziora i widać właśnie na tym zdjęciu o wiele lepszą jakość wody, że właśnie co jest też nowy model Bell całkowicie. Ciągnik jest bardzo ładnie zrobiony, jak widać jego model jest naprawdę szczegółowy dość. Podejrzewam, że ten ciągnik będzie jednym z początkowych maszyn, możliwe, że nie na samym początku, ale na pewno jedną z tych tańszych ciągników, które są dostępnych w grze. No i mam podczepioną przyczepę samozbierającą do słomy, taka sama jak była w Farmingu 11, tylko jest oczywiście zupełnie nowy model. Widać, że grafika jest troszeczkę ulepszona, choć wiadomo, że jeszcze prace nad grą zostały skończone, więc mogą być jeszcze lepsze efekty graficzne. Okej, na następnym screenie widać New Hollanda. Mówię, wybaczcie tutaj, że nic nie ruszam na gameplayu, lecz właśnie jest wieś na pracowniku, bo muszę się skupić, muszę trzymać tabletę i się skupić na tym, co mówię. Okej. Następny screen przedstawia New Hollanda T4, który ma tur. Jest z turem i ten tur będzie można odczepiać, z tego co wiadomo. I ma tutaj na turze belę słomy. Właśnie widać, że jest to zupełnie nowy model taki. Znaczy, fajnie wygląda ta bela słomy, gdyż są te wystające źdźbła. Przez co naprawdę ta bela widać, że nie jest... Te bele, co są tutaj w 13, to są takie sztuczne strasznie widać i słabe mają modele, a tutaj widać jest o wiele lepsze. I w ogóle te są o wiele większe, to są takie te większe bele niż te, co były w 13. Ta prasa New Hollanda widać, że będzie takie większe o wiele robić. No i co to jeszcze widać? Trawa wygląda moim zdaniem niestety tak samo. Ja zawsze narzekałem w Farmingu 13, że jest tyle kwiatów wszędzie, nawet w tej trawie, co się kosi na dla krów na przykład. Moim zdaniem naprawdę to jest za dużo kwiatów w tej trawie. No ale to szczegół. W tle nic coś takiego super ciekawego nie ma. To jedziemy następny screen. I tu mamy właśnie kombajn New Hollanda, tak jest. Już się zacząłem martwić, że jednak kombajnów New Hollanda nie będzie w grze, ale no jak zresztą zobaczycie w bonusie, bo tam też został on dodany, jest to New Holland TC590 właśnie. I to jest taki kombajn dość średni, na pewno jest większy niż ten kombajn Sampo, ale mniejszy niż te kombajny od Case'a.
To będzie właśnie taki średni kombajn, pewnie średniej wydajności oraz średniej ceny. Model zboża jest chyba nowy, lecz te zboże jest strasznie takie rzadkie, jak widzicie, rzadko rozmieszczone są te łodygi. Nie wiem, ja myślę, że to powinno być trochę gęściej, bo w tej grze zawsze rzadko były one zrobione, ale no mówię, jeszcze do premiery się może trochę zmieni. A w to jest ciekawa rzecz, bo to jest New Holland T8 i przyjrzyjcie się, on z tyłu nie ma koła, tylko tak jakby, no to są gąsienice po prostu. Takie same jak w Case Quattraku, tylko że tutaj on ma na tylne koło, więc to taki ciągnik będzie do zadań specjalnych, teoretycznie. No i z tyłu ma właśnie tę prasę kostkującą, która to właśnie robi takie duże kostki. No i chyba ostatni screen, tak, ostatni. Tutaj widać Ponce Buffalo, który to służy do transportu do transportu kłód drewna. I w tle widać tutaj stację pociągu. Ona była trochę na gameplayu z Gamescomu. Tam jakby widać takie pole, widzicie, takie zaznaczone, jak jest przy tych skupach zbóż, takie żółtą taśmę. Może tam się będzie właśnie kłaść drewno i ono będzie wtedy sprzedawane. Nie wiem, może jakoś automatycznie będzie ładowane na pociąg i pociąg będzie odjeżdżał. No fajnie by to w sumie było. Dość ciekawe. No jak zwykle widać, że grafika jest lepsza, lecz nie aż taka super ekstra, ale wiadomo, widać, że jest lepsza. To dobrze. I modele są zwłaszcza bardzo szczegółowe. Okej, ale to już wszystkie screeny. Maszyny zobaczycie w bonusie. Sorki, że tu nic tutaj nie robiłem w filmiku. A nie, dobra. I tak musi Wiesio jechać. Jeszcze kawałek, bo ja muszę już opróżnić zbiornik. Jak już mówiłem, sorki, że w filmiku nic nie robiłem, ale musiałem się skupić na tym, co mówię i trzymać tablet w ręku, gdyż tam miałem wyświetlone screeny. O, tym razem działa normalnie te wysypywanie buraków, bo wcześniej jakieś miałem z tym problemy. W tym odcinku właśnie zajmę się zbiorem buraka, w następnym jeszcze zostało mi... rozsiewanie nawozu przy pomocy rozrzutnika, właśnie rozrzucanie nawozu przy pomocy rozrzutnika, czyli będę sobie tam gnój ładował. A planuję jeszcze zrobić... No, w następnym odcinku też kupię nowe maszyny za te pieniądze, co zarobiłem z... Nie, tu wsiadłem. Te pieniądze, co zarobiłem z kiszonki. Dobra, wiecie, teraz ja trochę pojadę. Trochę tych pieniędzy zarobiłem, jak widzicie, mam 729 tysięcy dolarów i zamierzam sobie parę maszyn kupić, ale to w następnym odcinku. Mam zamiar kupić kombajn do buraków, gdyż... Nie do buraków, przepraszam, do ziemniaków, gdyż ziemniaków jeszcze tutaj nie robiłem w tej serii, więc trzeba będzie to nadrobić. Trzeba będzie zrobić wszystko, zanim wyjdzie Farming 15. Już powoli zaczynam właśnie mieć coraz te lepsze maszyny. Niedługo kupię sobie najlepsze. Myślę, że przed premierą 15 zdążę kupić te najlepsze maszyny, które mam zamiar. Strzelam, że nowy trailer Farminga 15 wyjdzie pod koniec września, czyli możliwe, że nawet w następnym tygodniu może wyjść nowy zwiastun. To tylko są takie moje przeczucia, bo to już najwyższy czas by był. Ale mówię, tylko strzelam i mam taką nadzieję. Okej, ale może żeby nie przynudzać, zobaczę sobie, jakie tam tematy napisaliście. Mam nadzieję, że coś fajnego. Chwilę, znowu włączę Wiesia, gdyż muszę to zobaczyć. Nie no, znacznie zawsze wpiszecie ciekawe tematy, więc na pewno to nie jest... Nie ma słabych tematów, o tak powiem. Choć, słuchajcie, możliwe, że będę robił tak też, że... Te tematy, niektóre tematy, które zadajecie, to nie są tak jakby tematy, tylko krótkie pytania. I na nie ja może będę odpowiadał. Jeżeli one są naprawdę... Odpowiedź jest w jednym zdaniu krótkim, to ja na nie po prostu odpowiem w komentarzu. Lecz jeżeli na temat mógłbym się wypowiedzieć więcej niż jednym czy dwóch zdaniach, to po prostu to będzie temat w odcinku. Bo troszeczkę tych ich tym razem jest.
Teraz sobie przeglądnę. Temat od... Nie, czekajcie, to nie jest... To nie jest temat, to było takie pytanie, na które już odpowiedziałem. Pojedziemy dalej. Temat od Rafix Play. Czy według ciebie są jakieś zbędne marki, które są w farmingu 13 lub które będą w 15? Oczywiście, że nie. Im więcej marek, tym lepiej. To jest wiadome. Nie ma naprawdę zbędnych marek. Takie żeś pytanie zadał, na które odpowiedź jest praktycznie oczywista. Im więcej marek, tym lepiej, wiadomo. Nawet jeżeli by to jakieś tam mało znane marki były. Jedynie jest minus to, że w 15 będzie dużo takich marek, z których będzie tylko jedna maszyna, niestety. To w tym sensie mi się może to nie podobać. Dobra, szukamy następnego tematu. Temat od Polski Barcelonista. Jak sądzisz, jakie będą początkowe maszyny w LS15? Chyba o tym gadałeś, ale można to odświeżyć. No, nie pamiętam, czy gadałem. Moim zdaniem chyba kombajn Sampo, chyba, i Harleyman mogą też dać traktor, który był jaki... Był taki chyba prawdziwy na E3, a wiem o co ci chodzi. Na E3 był właśnie na stoisku wystawiony taki mały New Holland. No powiem ci, ten New Holland to był taki jak ten jeden z tych sejmów małych w 13. No zaraz wam pokażę zresztą, których. O właśnie, to był taki ciągnik mniej więcej, tylko że New Hollanda. Czy ja wiem, mógłby się pojawić w sumie, nie miałbym nic przeciwko. I powiem ci, że nie będę jeszcze się tak jakby... Nie będę spekulować, jakie mogą być początkowe maszyny, gdyż poczekam, aż na stronie farminga pojawią się wszystkie już. Jeśli już nie będzie pojawiać tych nowych maszyn, mam nadzieję, że to się skończy pojawiać przed premierą. Jak już będą wszystkie maszyny, to wtedy zacznę spekulować, co może być na początku. Ale póki co jeszcze ich wszystkich nie ma, ponieważ z tego, co się naliczyłem, a chyba dobrze policzyłem, to na oficjalnej stronie pojawiło się póki co 37 marek, a w grze ma być ich ponad 40. I pojawiło się chyba 116 maszyn? Tak, chyba 116 się pojawiło, a ma być ich ponad 130. Więc jeszcze wszystkie maszyny się nie pojawiły. Dla porównania, w farmingu 13 jest ponad 20 marek i ponad 100 maszyn tylko, więc 15 będzie o wiele większa. No, zwłaszcza zróżnicowanie. Okej, no to jedziemy z następnym tematem. Temat od Lucky Boss. Czy chciałbyś, aby w LS-ie 15 farmer... Ale ty żeś napisał to pytanie, że farmer może spać albo być chory. Dobra, nieważne. Znaczy, ważne pytanie, tylko jakoś tak dziwnie mi to zabrzmiało. Tak napisane było. Nie wiem, z tym chorym to raczej nie, to bym... Nie podobało mi się takie coś, jeżeli by było, że farmer byłby chory. Nie wiem, co to zbytnio takiego mogłoby dać. Z tym spaniem to... No czemu nie? W sumie, żeby farmer mógł iść spać i całą noc spędzić. Zawsze w nocy to się jakoś w farmingu nie chce jeździć. A jakby farmer mógł przespać i przez ten czas zawsze trochę rośliny był rosły, no to czemu nie? Mogłoby być to dość ciekawe. No ale pewnie i tak czegoś takiego nie będzie. Okej, jedziemy z następnym pytaniem. Szukam, kurde, jak krzywo jadę. Nie no, muszę tylko wieśka chwilę włączyć, bo to nie ma opcji. Dużo piszecie tych tematów, więc co się dziwicie, że ja długo o nich opowiadam. Temat od Toto53. Toto53, Toto53, taki jest jego nick. Dwa razy, dobra, nieważne. Pierwsze pytanie, bo zadał 3. Czy na setny odcinek planujesz mieć case IH600, czy będziesz go testował? Jakość twoje opinie na temat jego wykonania graficznego? Słuchaj, ja podejrzewam, że ja do setnego odcinka to nawet nie dojdę, bo już wyjdzie Farming Simulator 15, no niestety. I na pewno będę miał tego case'a IH przed 15. Wyrobię się, który to jest odcinek, 78, no w 80, który już go będę miał na pewno. Bardzo niedługo. I czy będę wyrażał jakąś opinię na jego temat? No nie, bo w sumie to już jest nie czas na opinię, ta gra miała premierę 2 lata temu. I na temat modela też się nie będę już wypowiadał dość. Mogłem to robić kiedy była premiera gry, po premierze to można było robić, ale teraz to się nie opłaca robić jakiś obgadanek na temat modelu, czy coś w tym stylu. Dobra, następne pytanie. Czy lubisz chemię i historię? Ciekawe wspomnienia ze szkoły. Chemię nie lubię, historię średnio lubię.
A ciekawe, wspomnienie za szkołą to za dużo gadania. No i trzecie pytanie, konflikt Rosja-Ukraina. No nie, no na takie coś tam nie będę odpowiadał. Słuchajcie, no pytań politycznych, on znowu pełny, kurde. Pytań politycznych to wy mi nie zadawajcie. Dobra, ja się nie znam, ja się nie wtrącam. I nie chcę wam gadać o mojej opinii. Wiesz, to było bez sensu. No słuchajcie, gdzie ja mam gadać o polityce, kiedy ja nagrywam Farming Simulatora? No słuchajcie. To się nie trzyma kupy. Dobra, następne pytanie. Od Gyros.pl. Za co lubisz inne firmy, EA, Ubisoft i tego typu? No na pewno za to, że wydają gry. To jest już coś. Wydają gry, robią gry, więc za to je lubię. Ubisoft lubię za Assassin's Creed, które uwielbiam. Co oni tam jeszcze robią dobrego? No Ubisoft najbardziej lubię za Assassin's Creed'y, EA najbardziej lubię za Battlefield'y, no ale również za Mass Effect'y. Niestety EA to jest wiadomo, co roku najgorsza firma w USA, gdyż oni taką politykę mają swoją, więc ich się zbytnio lubić nie da, gdyż Ubisoft to tak, robi często zgnojone wersje na peceta, a EA ma taką swoją zrytą politykę według graczy, więc te firmy lubię za gry, ale nie lubię ich za tę ich politykę prowadzenia firmy. Tu jest w ogóle Wiesio? A pełna przyczepa, o cholera, słuchajcie, no to trzeba będzie sprzedać. Wiesio odstawię, niech jedzie, a ja jadę do młynu, gdyż jak patrzyłem, to tam jest najdroższe, najdrożej tam schodzą buraki. Dobra, szukamy, jeszcze jakieś pytanie jest? Długi odcinek chyba wyjdzie dość. O, bardzo ciekawe pytanie, o Jezu, w drzewo znowu wjechałem. Bardzo ciekawe pytanie od Damian Arts. Wymień rzeczy, które ci się najmniej podobają w nadchodzącej wersji FS-a. To jest dość ciekawe pytanie, gdyż mogę na nie po części odpowiedzieć, a po części nie mogę, gdyż... Po części mogę, gdyż już widziałem screeny, trailer i informacje, a po części nie mogę, gdyż nie grałem, a pełną opinię ma się dopiero jak się zagra, nawet w demo. No co mi się nie podoba? Grafika, znaczy nie podoba mi się, że jest wiele tych samych tekstur, które były w 13 i nie zostały praktycznie w ogóle zmienione. Chociażby tekstura zakultywowanej ziemi, ziemi z już na przykład posadzonym i skoszonym zbożem, czy tej trawy. To jest wszystko praktycznie takie same. A właśnie, jak już mówiłem o tych kwiatach, to właśnie ja nie zauważyłem. Na Westbridge Hills nie ma, znaczy ten, no na tej mapie Zatoki Tytanium nie ma tych kwiatów w trawie. One są tylko właśnie na tej oryginalnej mapie, na Hangerstedt. No to taki szczegół. No właśnie wkurzają mnie te tekstury, że są tak jakby, no prawie takie same jak w 13. Ja liczyłem, że to będzie zupełnie nowe tekstury i w ogóle. No ale to jest dla mnie największy mankament 15, przepraszam, że będzie jednak nie będzie aż takiego dużego skoku graficznego i że są tekstury takie same jak w 13. Mogę mieć obawę w przyszłości o optymalizację, gdyż jak wiecie, Farming Simulator to jest gra z, porównaniu do innych gier bądź co bądź, mocno średnią grafiką, a nie często dość figularną optymalizacją. Więc ja nie wiem, jak to będzie z Farmingiem 15, jak to będzie chodzić w ilu FPS-ach, bo no, niestety Giant Software to optymalizacji. Jezu, co to za fizyczne, jakie rzeczy mi się dzieją. Giant Software z dobrej optymalizacji nie jest znany. No i znowu mi obciążnik, kurde, utknął na torach. Brawo, przyjechałeś. Okej, okay, jeszcze jakieś pytanie jest? Znaczy temat. Nie, chyba nie ma. Chyba już nie ma. Jeżeli naprawdę pominę czyjś temat, to z góry przepraszam. Jeżeli pominęłem, to po prostu napiszcie je pod poprzednim filmikiem. Zawsze mogłem coś przeoczyć lub czasami... Ja zwykle odcinki niedzielne nagrywam w piątek wieczorem, więc jeżeli napiszecie później ten temat, na przykład w sobotę czy nawet w niedzielę rano, to on się w odcinku niestety nie znajdzie, gdyż no, nagrałem go wcześniej, o wiele wcześniej. Okej, słuchajcie, odcinek i tak będzie długi, bo jeszcze bonus jest na końcu. Więc może już skończę go teraz, i tak tych buraków jest dużo, no taki... Nie skupiłem się aż tak bardzo na tych burakach, gdyż starałem się jak najlepiej omówić te screeny. I w ogóle. Więc w tym odcinku to wszystko.
Dzięki za oglądanie. W następnym zajmę się kupnem nowych maszyn oraz nawiozę trochę gnoju, prawdopodobnie na te pole, gdyż później tutaj zasieję ziemniaki, ale to właśnie muszę kupić najpierw maszynę do ziemniaków. No jeszcze mam tutaj parę zajęć zaplanowanych w tym farmingu. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, ale nie żegnam się, gdyż przyszedł czas na bonus. Okej, to co pojawiło się nowego w tym tygodniu? Amazon nic nowego, Arkusy nic nowego, Bergman... nic się nowego nie pojawiło, przepraszam. Bratner nic się nowego nie pojawiło, ale pamiętacie? Borty tej przyczepy miały kolor pomarańczowy chyba. Tak, chyba pomarańczowy miały kolor, a teraz są zielone. Taka mini zmiana, tak samo jak w poprzednim odcinku. Ktoś mi zwrócił uwagę, że opony w Liberze również się zmieniły. Patrzcie, ja nawet na to nie zwróciłem uwagi, a ten widz mój wykazał się dość dużą spostrzegawczością i właśnie mi powiedział, że opony się zmieniły w Liberze. No ale zaraz przejdziemy dalej, nie pomijajmy tutaj. Znaczy ja byłem Bratner właśnie. Buchler wróci z farminga 13, to ten sam ciągnik właśnie co był w poprzedniej części. Oczywiście tylko będzie miał nowy model. Tutaj kompletnie nowa marka Capello, czyli jakaś włoska. I tutaj są właśnie headery do zbioru kukurydzy na ziarno, jakiś mniejszy i większy. Case, no to nic nowego. Kompletnie nowa marka Damcon. To jest prawdopodobnie sadzarka do drzew, podobna była w Forest Modzie, sobie sprawdźcie. Tak, to jest prawdopodobnie sadzarka do drzew. I tutaj zobaczcie, Deutschwar. Czasami pisaliście w komentarzach, że chyba już jednak nie będzie Deutschwaru, że z nich zrezygnowali, lecz jak widzicie, nie macie się o co martwić, Deutschwary jednak wracają. Znaczy ja wiedziałem, że wrócą, ale wy jakoś nie wierzyliście. I póki co jest tylko Deutschwar, ten taki starszy Agrostar 661. Na pewno będzie jakiś więcej, jakiś nowszych, ale póki co jest tylko ten. No ale jednak ta marka wraca. Fliel nic nowego. FC Powertech nic nowego. Grime został dodany, ten kombajn do ziemniaków oraz ten tutaj do usuwania łodyg. No wiecie co to jest na pewno. Takie coś było w 13. Horsch nic nowego. Harleyman dodali ten ciągniczek. Model XM134TI. Taki dość specyficzny wygląd on ma, słuchajcie, zwłaszcza maski. No dość ciekawy, ciekawy jest tym ile on ma koni. No ale idziemy dalej. Jens nic nowego. Cockerlink nic nowego. Krampe nic nowego. Agroliner również nic nowego. Krone też niestety nic nowego. Kun zostały dodane właśnie te tutaj kosiarki. Te tutaj dwie na tył oraz ta na przód. Liber nic nowego. Linder też nic nowego. Lizard został dodany. Słuchajcie, jak to zobaczyłem, to takie prawie sobie facepalma zrobiłem. Samochód pierwszy raz będzie dostępny, tak jest, jakiś Lizard Pickup Truck. No jestem ciekawy jak to będzie z fizyką mierzenia, gdyż jeżeli były jakieś samochody w modach do farminga, to one troszeczkę gówniano fizykę jeżdżenia, po prostu tak powiem, miały. No i tutaj parę małych osprzęcików do tura. Tutaj na paletę, tutaj łyżka, tutaj chwytak do drewna. Ciekawy jestem, do jakiego to pojazdu zostanie użyte, gdyż nie ma tu więcej Lizardów. No i tutaj jest właśnie beczka na wodę, czyli pewnie szklarnie wrócą. Może się nawet dla krów będzie nalewać wody, nie wiadomo. No i tutaj taka mobilna stacja tankująca. No ale jestem strasznie ciekawy, jak to będzie z tym samochodem. Okej, Marshall nic nowego. New Holland Combine został dodany. Model TC590 oraz do niego headery, do zboża oraz do kukurydzy. To ten sam kombajn co na screenach. Pottinger nic nowego. Ponce nic nowego. Same nic nowego. Sampo Rosenlew nic nowego. Kompletnie nowa marka Stepakran. I to jest taka przyczepa do transportu drewna. Po prostu się poczepia do ciągnika i się ładuje. Czekałem właśnie coś takiego udostępnią, gdyż no takie coś musiało się znaleźć w tej grze, jeżeli to jest gra, w której można zajmować się wycinką lasów.
Stroitman nic nowego, Stoll też nic nowego, Sewer też nic nowego. Do tego Twerlinger Agral została dodana ta przyczepa na header. Ta widać, że jest na jakiś mniejszy header, a ta na jakiś większy chyba. No i Ursus niestety. Czemu to nie działa? No, działa, dobra. Ursus niestety nic nowego, płaczę nad tym. Wanderset nic nowego i Vogelennot nic nowego. Okej, tak więc się tu dużo maszyn pojawiło. Tych marek jest już o wiele więcej niż było w 13. No ale jeszcze się pewnie będą pojawiać nowe maszyny w przeciągu tygodnia, zawsze w piątek i zawsze będzie w niedzielnym odcinku bonus. Tak więc dzięki za oglądanie, cześć.